Cześć! Dziś mam dla Was recenzję, a w zasadzie unboxing nowego Wahoo Roam. Ci z Was, którzy oglądali już moje kanały, wiedzą, że używam Bolta od jego pierwszej wersji. W zasadzie używam Bolta dalej w jego pierwszej wersji, mimo że Bolt jest już w wersji drugiej. Roama nie używałem w zasadzie sam, bo jest duży, ja nie potrzebuję takiego dużego licznika. A dzisiaj mamy już nowego Roama. I zaraz sobie zobaczymy, co przychodzi w pudełku z licznikiem i przejdziemy szybko przez funkcje, które ten licznik ma. A tutaj już drugi plan ustawiony pod wózki ceramiczne, ale o tym nie dzisiaj, o tym będzie dopiero później. Nowy Roam przychodzi w opakowaniu takim, jak przychodził Bolt, czyli biało-czarny design. Całkiem dużo informacji napisane wewnątrz opakowania, z tyłu podane podstawowe parametry, które ten licznik ma lepsze niż poprzedni, czyli 17 godzin pracy na baterii lub więcej, duży kolorowy 64-kolorowy wyświetlacz i tu co ciekawe z czujnikiem światła i ze zmianą intensywności świecenia, wskaźniki diodowe, które widać tutaj na zdjęciach, powiększona do 32 GB pamięć i ładowanie z nowocześniejszego USB, czyli z USB-C. Poprawioną ma też technikę obsługi podjazdów, czy jak to tam nazwać, ale takie technologiczne rzeczy to będziemy raczej w przyszłości sprawdzać w boju, bo papier przyjmie wszystko, a potem ze wskazaniami bywa różnie, co chociażby już Wam mogę powiedzieć po bez mała roku używania zegarka Wahoo Rival, który zresztą może tworzyć funkcję multisport z Roamem, czyli możecie jadąc w triatlonie na rowerze mieć Roama, a pływanie i bieganie mieć na Rivalu i to się ze sobą komunikuje. Nowy Roam tak wygląda, ma kolorowy wyświetlacz, jest większy od Bolta, możemy zresztą Bolta wyjąć też dla porównania. Tej wielkości jest Bolt, tej wielkości jest Roam, ile to dokładnie jest, też Wam mogę powiedzieć. Nowy bolcik ma 45x78 niecałe, a nowy Roam ma, zaraz zacznijmy od szerokości, nie mierzę go może w totalnie najszerszym miejscu, ale ma jakieś 50, powiedzmy 7 razem z przyciskami, nawet 59x80-90. Jeżeli chodzi jeszcze o parametry techniczne, to możemy od razu ogarnąć temat wagi. Stary Roam ważył 98 gramów, nowy Roam waży 100, Bolt dla porównania waży 70, także 30 gramów dla maniaków wagi jest do urwania, jeżeli się zdecydujecie na Bolta, który też ma kolorowy wyświetlacz i tak dalej. Nowy Roam ma kolorowy wyświetlacz, 64 kolory, czujnik światła, czyli będzie dopasowywał to oświetlenie do warunków na zewnątrz i oszczędzał naszą baterię, stąd pewnie między innymi tak długi czas pracy, bo ponad 17 godzin producent deklaruje. Mocowania tradycyjnie w Wahoo, to jest fajne, dostajemy dwa, czyli jedno na mostek, na kierownicę, na trytytki, takie klasyczne, jak na przykład Garmin zawsze z takimi przychodził od 100 lat. I drugie aerodynamiczne, mocowane do kierownicy oversize. Tu mam jedno przemyślenie, że to mocowanie aerodynamiczne do kierownicy oversize już w zasadzie mogłoby być rozdzielone na dwa elementy, mieć tu podwójny montaż i dopiero zamontowane przez podwójny otwory uchwyt do kierownicy i wtedy do kierownic aerodynamicznych by od razu pasowało, no a tak trzeba je dokupować. Wracając do funkcji licznika, dwuzakresowy GPS ma poprawić odczyty prędkości. Ja osobiście poprzez jakieś starty na przykład w Gdańsku, gdzie przejeżdża się przez tunel, czy jakieś trasy w lesie, gdzie te nawigacje się troszkę gubią, mam takie przemyślenie, żeby jednak założyć sobie czujnik prędkości klasyczny, chociaż wydaje się to głupie, że do licznika z GPS-em zakładamy czujnik klasyczny. No ale ten dwuzakresowy GPS ma poprawić
tą łączność. Zaktualizowana, jak mówiłem, jest funkcja podjazdów, ale to sprawdzimy sobie gdzieś kiedyś na jakichś podjazdach. Licznik ma też rozbudowaną funkcję treningów zarówno zewnętrznych, co jest oczywiste, jak i wewnętrznych, czyli na treningach chociażby trenażerowych ma sobie radzić dużo lepiej, być bardziej funkcjonalny. Łączy się z Wahoo X, platformą Wahoo, ze wszystkimi trenażerami z rodziny Kicker, którymi można za pomocą tego licznika sterować. Łączność oczywiście z różnymi akcesoriami typu pasek tętna, prędkość i kadencja ma przez protokoły ANT Plus i Bluetooth i możecie teoretycznie podłączyć do niego dowolnego producenta te sensory. Ja akurat używam Wahoo, bo tak jest mi najwygodniej po tym, jak umarły moje polarowe czujniki. I one się dość dobrze sprawdzają. Tam z jednym z pasków miałem kłopot, ale dystrybutor bez problemu to wymienia. Także trzeba przejść przez reklamację, która nie jest jakoś strasznie kłopotliwa. W informacji o nowym liczniku, oprócz tego, że ma powiększanie ekranu, czyli będziemy, podejrzewam, mogli sobie powiększyć mapę tymi bocznymi guzikami, zapewne tak jak to było w wersjach poprzednich. Tu jest też port ładowania na USB-C. Oczywiście kabla już nie będę wyciągał z pudełka, jak kabel USB-C wygląda, to każdy wie. To, co mnie zaciekawiło jeszcze z tych materiałów o nowym Roamie, to informacja o inteligentnej nawigacji, cokolwiek miałoby to znaczyć. Wiem, że ci, którzy jeżdżą bardziej wyprawowo, mocno używają funkcji programowania tras w liczniku, śledzenia tych tras. Stary Roam przy trasach 300-400 km potrafił się przycinać. Bywały sytuacje, że trzeba było dzielić te trasy. Ja w tym pierwszym Bolcie z monochromatycznym wyświetlaczem bardzo skromnie używałem funkcji tras. I w zasadzie tylko z telefonu po prostu przesyłałem do licznika informację, po której trasie ma jechać. I dość intuicyjnie i łatwo, bez czytania instrukcji, można to było w telefonie ogarnąć, kazać mu zmienić kierunek, jakieś tam modyfikacje tej trasy wprowadzić. Jeżeli będzie możliwość przetestowania takiego Roama, sprawdzenia, jakie funkcje dokładnie ma nawigacja i tak dalej, to postaram się takie testy wykonać, pojeździć z nim miesiąc czy dwa i nagrać Wam nowy materiał już właśnie poszerzony o odpowiedzi na pytania, co to znaczy poprawiona funkcja podjazdów, co to znaczy inteligentna nawigacja i tak dalej. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące tego licznika, wpisujcie je w komentarzach pod filmem. Co się uda ustalić od razu, to Wam odpiszę, co się nie uda, zobaczycie w kolejnym odcinku. Jeżeli ten licznik skradł Wasze serce, to pod filmem znajdziecie link do sklepu, gdzie możecie go kupić, a również możecie odezwać się na maila w sprawie, uważajcie, wymiany starego Bolta czy starego Roama na ich nowe wersje. Możemy wziąć w rozliczeniu stare, posiadane przez Was liczniki i wymienić je Wam na nowe. Dzięki za obejrzenie tego wideo. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej!